Cześć kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału urodzonych 27 lutego. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Was. Dużo szczęścia, zdrówka, wszelkiej pomyślności, miłości, przyjaźni, spełnienia Waszych marzeń, Waszych planów, Waszych oczekiwań, kochani, aby Wam się darzyło dla Waszego najwyższego dobra. Zaraz stawiamy sobie karty dla 27 lutego, Waszą szybką wróżbę urodzinową. Już ten przekaz za chwileczkę zobaczycie. Przyszło do mnie takie stwierdzenie przebudowa. Przebudowujecie coś być może. Nie wiem, może ktoś jakiś remont robi, dobudowuje sobie coś, adaptuje poddasze. No, kojarzy się to oczywiście z takimi pracami remontowo-budowlanymi, więc może ktoś z Was tutaj faktycznie coś działa w tej materii, ale możecie na przykład przebudowywać swoje systemy wartości, na przykład zmieniać swój sposób postrzegania, gdzieś tam po prostu wprowadzać jakiś rodzaj rewolucji. No czymkolwiek by to nie było, to i tak zwrócimy się do kart, żeby nam tutaj powiedziały coś jeszcze dla Was. Być może to będzie coś kompatybilnego z tym, co powiedziałam. Może coś jeszcze innego nam się zechce tu pokazać. Zobaczymy, co tutaj dla 27 lutego. Trójeczka kielichów, jakaś radość, świętowanie, jakiś sukces po okresie takiego, wiecie co, zdołowania, po okresie jakiegoś takiego, no nie wiem, czy to żałoby na przykład, mógł ktoś mieć żałobę i teraz po prostu to jakby puściło, wreszcie wracacie do życia, jakieś takie niepowodzenia poszły w niepamięć, zaczyna się po prostu lepszy okres w Waszym życiu, być może właśnie są pierwsze powody do świętowania, do radości, no może pojawiać się po prostu jakaś miłość, jakieś zakochanie, ktoś, kto Was tutaj bardzo mocno przyciąga, ktoś, kto o Was zabiega, może to być również nowa praca, dużo po prostu na głowie, dużo obowiązków, no i wiadomo, że jak wciągniemy się w takie nowe aktywności, to gdzieś tam zapominamy o naszym żalu, naszym smutku, nie skupiamy się też na jakichś takich gorszych stanach emocjonalnych, nie mamy przysłowiowego doła, jak to się mówi, bo widzicie tutaj akurat na tej piątce mieczy, nie wiem, czy dobrze to widać, bo jest taki pół mrok troszeczkę w pomieszczeniu, ale tu właśnie siedzi człowiek nad takim dołem i zastanawia się, skoczyć czy nie skoczyć, więc może właśnie tutaj wychodzicie z takiego dołka, z takiego stanu psychicznego, który po prostu od jakiegoś tam czasu trwał. Może to jest taki czas na otarcie łez, na to, żeby właśnie podjąć się jakichś nowych aktywności, coś nowego zrobić, dać się porwać tutaj jakiejś też zabawie. No i mamy Matkę Maryję, oczekuj cudu, uwierz głęboko, że Twe modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Czyli tu rzeczywiście może być jakaś taka spełniona nadzieja, spełniona modlitwa. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, ta karta dokładnie wypadła jako karta dnia, być może też miała jakieś zastosowanie do Was, być może właśnie ta sytuacja Wasza, która wcześniej no, mogła nie być przyjemna ze względu na tę piątkę mieczy, teraz powoli zaczyna się klarować i idzie po prostu ku lepszemu, więc no, rada taka, żebyście uwierzyli w to, że tutaj naprawdę może być dobrze, że można wyjść z tego impasu, cokolwiek tam się nie podziało, możecie być jeszcze po prostu w życiu szczęśliwi. Tutaj przychodzi nowy impuls, przychodzą zmiany, przychodzą nowi ludzie i nagle okazuje się, że coś Was po prostu lub ktoś wyrywa z tego właśnie takiego dołka i może są tu wśród Was osoby, które już na pewnym etapie mówili, ja już nigdy nie będę szczęśliwy, szczęśliwa, ja już się nigdy nie będę uśmiechać, to już nie dla mnie. A tu się okazuje, że jednak wychodzicie z tego stanu odrętwienia i jeszcze wszystko jest tak naprawdę dla Was możliwe, wszystko jest jeszcze dla Was. Tutaj jeszcze nic straconego. Dopóki, jak to się mówi, życie trwa, dopóty trwa nadzieja. Także tutaj o tej wierze, o tej nadziei nie zapominajcie, bo no, coś Was też tak wyciąga jakby za uszy tutaj. Jest jakiś rodzaj takiej odgórnej opieki, która nie pozwoli Wam tutaj tak całkowicie przepaść i zginąć. Także wyjdziecie z tego impasu, to na pewno. Tak to wygląda dla Was. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.